Trzeba sobie troszkę pomóc. Mam go. Weź mnie ktoś, proszę, uszczypnij. Powiedzcie, że to nie jest sen. Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Słuchajcie, moi drodzy, zachęcony ostatnimi sukcesami, postanowiłem dzisiaj znowu się wybrać na grzybowy spacer. Mam troszkę zaległości w montowaniu filmów i w odpisywaniu na wasze komentarze, ale to dlatego, że miałem całą masę grzybów do obrobienia, jak sami widzieliście. I no jednocześnie mam też swoją normalną pracę, do której muszę chodzić i pracować na etat, tak więc no troszkę mi to czasu pochłania. Ale jesteśmy. Słuchajcie, zaczynamy w tym samym lesie, w którym ostatnie dwa filmy zaczynaliśmy. Generalnie to sytuacja wygląda tak, że na parkingu stoi jeszcze jeden samochód, co mnie troszkę zaniepokoiło, bo tu jest dużo parkingów dookoła, a ten mój to jest taki mały na uboczu, tutaj właśnie bardzo blisko tego lasu. No i ktoś przyjechał, ktoś tam stoi, nie wiem dalej, czy na grzyby, czy na spacer. Generalnie już kawałeczek tego lasu tutaj w głąb wszedłem i nie słyszę nikogo, nie zauważyłem czyjejś obecności, tak więc jestem dobrej myśli. W sumie najgorsze, co by się mogło stać, to jakby ktoś mi dzisiaj przed nosem wszystko wyzbierał, nie? No ale zobaczymy. W każdym bądź razie jestem, słuchajcie. No i zapowiada się nieźle. Już mam pierwszy owocnik, pierwszego borowika. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Jeżeli nikt tutaj od niedzieli nie chodził, no to słuchajcie, powinno być nieźle, bo ja tutaj tych borowików dziesiątki pozostawiałem i no zobaczymy. Tutaj dokładnie w tym miejscu byliśmy i tego owocnika nie było, tak więc myślę, że może być nieźle. Całkiem nieopodal, słuchajcie, mam kolejne bąbelki. Piękne, zobaczcie. Już sobie wam powiem, w odcie zrobiłem dosyć spore zapasy. Zrobiłem też te grzyby po cygańsku, czy tam po kaszubsku, jak inni niektórzy mówią. Ale chciałbym jeszcze w solance zrobić i chciałbym jeszcze sobie pomrozić. Suszu też już mam sporo, około kilograma. Jeszcze będę suszył na pewno, jak jakieś większe znajdę. Ale wszystkie te mniejsze, które dzisiaj nazbieram, to pójdą albo do solanki, albo po prostu je oczyszczę, pokroję w plasterki i włożę do zamrażalnika. Borowików nie trzeba obgotowywać przed mrożeniem, tylko potem ja takie zamrożone potem prosto na patelnię wrzucam i jest po prostu rewelacja. Patrzcie, jaki dziwak. Dla niego to świat stanął na głowie. I to dosłownie. Super. Zaraz te grzybki oczyszczę, tylko powiem wam, że zacząłem tu nagrywać. O, takiego to już zostawimy. Ale zacząłem kręcić i zobaczcie, co zobaczyłem z daleka. Stwierdziłem jednak, że już zacznę od tamtego, przy którym się zatrzymałem. Ale popatrzcie, co tutaj siedzi. Wiecie co, po tym widoku wnioskuję i to jest bardzo duża szansa na to, że ani wczoraj, ani dzisiaj nikt tutaj nie łaził. Bo no samym środkiem idziemy dosłownie. Tu przy takiej ścieżce to przecież ktoś by zauważył te grzyby. Przepiękny. Ten to już chyba też hypomyces. Nie będę go ruszał. Myślę, że wystarczająco pięknych grzybków dzisiaj nazbieramy, żeby takich przypleśniałych już nie brać. Czyszczę to, co mam, słuchajcie, bo już mam tutaj w koszyku cztery owocniki i ten piękny piąty. I idziemy, bo to dopiero początek. Ale znalazłem piękną rodzinkę mleczai świerkowych. Spójrzcie, już trzy wykręciłem. A tu w dole jest ich znacznie więcej. Piękne młode grzybki. Jeśli tylko okażą się zdrowe, to bardzo chętnie bym je sobie zabrał, bo to już jest taka porcja fajna, żeby sobie na raz na patelni usmażyć. A to są przepyszne grzyby. Może nie są aż takie dobre jak mleczaj rydz, ale ja je bardzo lubię. Czekajcie, zobaczę te kilka, czy są zdrowe. Jeśli tak, to wyciągam wszystkie i wrzucam do koszyka, postaram się ich nie pognieść, tylko będę je jakoś się tak przekładał, układał, żeby były w miarę cały czas u góry. Dobra, wiecie co? Doszedłem do wniosku, że chyba jednak ktoś tu był. Nie mam pojęcia co, gdzie i jak, natomiast no, grzybów ewidentnie ubyło, bo już większą połowę tego lasu przeszedłem. No i mam na ledwo dno zakryte i te mleczaje świerkowe w
W zasadzie są stanowią połowę tego zbioru. Tak więc zobaczymy. W każdym bądź razie ja się nie zrażam. Idę tu jeszcze w górę, zerknę na parę tych moich takich typowych miejscówek i uciekam do samochodu, bo mamy jeszcze 3 lasy do objechania i podejrzewam, że zbiory będą i tak konkretne i tak, a ten las to była tylko taka delikatna rozgrzewka. Chodził, ktoś chodził. Nawet teraz w oddali słyszę głosy, ale nie wiem, czy to z lasu, czy tam z góry ze ścieżki, bo już powoli się zbliżamy do góry. Ale patrzcie, ktoś na przykład tutaj pod grzybki zebrał i zostawił trzon, a drugiego tak zostawił. Ja tu sobie kucnąłem i zacząłem też zbierać. O, odpadł kapelusz z jednego. Zebrałem sobie takie 2, no tego nie będę brał po kimś chyba. Ale jak się podgrzybki zaczynają, to bardzo dobrze. To znaczy, że niedługo będzie można już na szałasy jechać, bo jeszcze całkiem niedawno tam było pusto. A powoli ruszają. Słuchajcie, mam tu jeszcze takie maleństwo. Nawet nie takie maleństwo. I myślę, że to na razie jest z tego lasu tyle. Szkoda czasu. Nie ma co tutaj po prostu spędzać nie wiadomo ilu godzin, tylko trzeba lecieć dalej, bo podejrzewam, że tam grzyby na nas stoją i czekają, więc zaraz się teleportujemy. Dobra, moi drodzy, moja magiczna ścieżka. Już zobaczymy, co tu się zmieniło przez ostatnie kilka dni. Tutaj w tej większej części lasu, jak może pamiętacie, ostatnio jeszcze nic nie było, tylko tam na samym dole przy rzece i tutaj z brzegu u samej góry, tak więc idziemy już sprawdzać. Robi się nam piękna pogoda. Nie zapowiadało się tak fajnie, jak wyjeżdżałem z domu, tak więc spokojnie sobie wszystkie miejscówki obskoczymy. Mam nadzieję, że dużo pięknych grzybków jeszcze wam pokażę i że wyjdzie z tego fajny film. Już wam pokażę, co tu się dzieje. A dzieje się grubo. Mam nadzieję, że tym razem to jest dobra zapowiedź, bo ostatnio też tu były jakieś grzybki, a jak poszliśmy tam dalej, to nie było nic. Ale spójrzcie. Niesamowite są. Tu rośnie kolejny, jakiś mniejszy. I tak wzdłuż tej takiej fosy. Zobaczcie. Co kawałek mamy piękne owocniki. Ten też jeszcze jest solidny. Wow. Dobrze jest, słuchajcie. Proszę. Trzeba się jeszcze rozejrzeć, bo tylko taki ładny początek zobaczyłem i mówię, zacznę od razu nagrywać, zobaczcie. Ja te wszystkie bąbelki tu zostawię i po nie wrócimy za 2 dni, bo to nie ma sensu. No tego to już może wezmę. Tu znowu hypomyces, coś bardzo dużo tej zarazy, co ostatnio widzę. Ja. No, takie trzeba zbierać. Co tu się jeszcze kryje? Co tu jeszcze czeka na nas? Słuchajcie, nie wiem, muszę się rozejrzeć. Chodźmy na razie zebrać to, co mamy. Zaraz popatrzę, czy coś tu jeszcze na nas czeka i pójdziemy tam w drugą część lasu. Tak jak mówię, teren jest bezpieczny, więc takie bąbelki niech sobie zostaną i mam nadzieję, że za 2 dni będą takie. Zobaczymy. Myślę, że grzybów nam i tak dzisiaj nie braknie, a stąd przecież jeszcze jedziemy w 2 kolejne miejsca, tak więc spokojnie, moi drodzy. Grzybki będą. Grzybki już są. Kolego, chodź tu do mnie. Trzeba sobie troszkę pomóc. Mam go. Przecudowny jest, zobaczcie. Wow. Dobra. Chodźmy jeszcze po te 2 tutaj.
Ojej, jaki on jest ciężki. Słuchajcie, niesamowite grzyby. Cudowne. Bardzo późno w tym roku ruszyły, ale za to z nawiązką. To, co wam mówiłem o mrożeniu, to nawet tak jeszcze się spokojnie do mrożenia nadaje. Dokąd ten hymenofor jest taki biały i twardy, nie jest taki gąbczasty, wodnisty, to bez problemu można takie twarde grzyby sobie mrozić. Nawet i do słoika jeszcze bym takiego spokojnie pakował. Tylko pokroić go na ćwiartki na przykład. Słuchajcie, bardzo fajne grzybki znalazłem. Bardzo ciekawe, bardzo się cieszę. Już wam mówię, o co chodzi. Już raz te grzyby zbierałem na jednym z moich odcinków, ale nie u mnie, tylko jak byłem w odwiedzinach u jednego z moich znajomych. Jest to lejkówka zielonawa. Pomimo, że te kapelusze, jak widzicie, mają taki dosyć niebieskawy odcień, to jednak nazwa to jest lejkówka zielonawa. Jest to grzyb, który ma bardzo, bardzo charakterystyczny, taki mocny, anyżowy zapach. Jest bardzo ciekawy, bardzo smaczny. Bardzo się cieszę, że zaczęły tutaj u mnie rosnąć. Tutaj z boku rośnie jeszcze więcej. Tak więc super, niech sobie te maluszki rosną. Ja tutaj kilka tych większych sobie zbiorę i razem z tymi mleczajami wrzucę dzisiaj na patelnię, a za parę dni sobie wrócę po kilka jeszcze. Bardzo się cieszę. No i z drugiej strony też no wreszcie jakieś inne grzyby, a nie tylko prawdziwki, nie? Kolejny jadalny gatunek dzisiaj. Dobra, słuchajcie, dotarłem na miejscówkę. Po raz trzeci dzisiaj startuję z pustym koszem. Oczywiście tamte grzybki mam w samochodzie, tak więc na koniec wszystkie zobaczycie. Wziąłem sobie tylko butelkę wody, bo mam nadzieję, że troszkę tutaj pobędziemy, że troszkę grzybków nazbieramy. Nie oczekiwałbym cudów, no bo byliśmy tutaj dwa dni temu, tak więc no nie wiem, co nas czeka. Może być miła niespodzianka, no zobaczymy. Póki co zaczynamy takim oto pięknym ceglaczkiem. O, tu jest drugi, nawet nie widziałem. Jeszcze dwa. Zostawiam. Nie ruszam. Tego bierzemy. Fajnie, będzie coś innego w tym koszyku, nie tylko same prawdziwki. Mam już kilka różnych gatunków. Patrzcie, jaki cudowny. Bardzo mi się podoba. To tak na dobry początek. I już idziemy szukać dalej. No i słuchajcie, zaraz obok są pierwsze prawdziwki. Spójrzcie, jaka cudowna rodzinka. Ja już je delikatnie odsłoniłem, bo chciałem zrobić takie zdjęcia, jak one sobie tutaj pięknie rosną. Jest ich więcej, tu są jeszcze maluszki. I wiecie co, chyba trzeba będzie je brać, bo one już zaczynają mieć taki delikatny, nieciekawy nalot. Z tych to myślę, że już nic nie będzie. Tak więc trzeba zobaczyć, co, jak te grzyby wyglądają. Tego jeszcze może wezmę, wiecie co, ja chyba tej reszcie podziękuję. Mam nadzieję, że ładniejsze znajdziemy. Tego jednego zabieram. A w zasadzie daleko szukać nie musimy. Bo już mam tutaj dwa kolejne. Tu jest jeden. Spójrzcie, jaki cudowny. Nawet nie wiedziałem, że jest taki duży, jak on tam głęboko siedzi. Wow. I tutaj zaraz koło koszyka rośnie sobie jeszcze jeden. Zobaczcie. Bardzo dobrze się zaczyna. Nie chcę zapeszać, ale nawet jeszcze do lasu dobrze nie wszedłem. Tak więc już się rozglądamy dalej. Mówię, tym niestety chyba, ale trzeba będzie podziękować. Tym to na pewno. Za dwa dni pokażę wam, jak one będą wyglądały, bo pewno znowu tutaj wrócimy. Bo jak widać, grzybki nam ładnie rosną. Ale myślę, że nic z nich nie zostanie. Mam ceglaczki kolejne. Bardzo piękne. Nawet nie wiem, czy nie złączone ze sobą. Tak. Cudowne. Zobaczcie. Jest kolejny prawdziwek. Bardzo ładny. A słuchajcie, wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że nawet jeszcze nie doszliśmy do tego miejsca, gdzie ostatnim razem pierwsze grzyby się pojawiły. To jeszcze tam kawałek, spory kawałek za tym rogiem. A już mamy, zobaczcie, cztery prawdziwki, trzy ceglaczki i butelkę wody.
Wiecie, co mi się przypomniało? Że w zeszłym roku tutaj na tej skarpie zbieraliśmy grzyby. Chyba jeszcze nie w tym miejscu, chyba jeszcze tam spory kawałek dalej. Ale stwierdziłem, że będę obserwować tutaj też po tej stronie. I opłaciło się, zobaczcie. Piękny jest. A jaki ma trzon. Super. A w ogóle, moi drodzy, to wam opowiem taką krótką anegdotę, jak ja w ogóle trafiłem na to miejsce. Na ten niewielki, prywatny, ogrodzony las, o którym nikt nie wie, gdzie nikt nie chodzi, gdzie grzyby rosną i czekają, aż się po nie przyjdzie. No więc słuchajcie, pewnego dnia byłem, to było w 2018. Wtedy był taki piękny wysyp grzybów. I byłem w innym lesie, chyba pamiętam, że nawet z Neską i zbieraliśmy jakieś prawdziwki. I wracając, spotkałem taką jakąś panią Irlandkę starszą, która też sobie chodziła z psem. I zobaczyła moje grzyby w koszyku. No i ona mi powiedziała: słuchaj, ja wiem, gdzie tu niedaleko jest taki drugi las, gdzie dużo nie ma chodzenia, ale idziesz ścieżką i te grzyby dosłownie na ścieżce rosną. Ja mówię: dobra, chodźmy, zobaczymy. No i ona wsiadła w swoje auto, ja w swoje. Przyjechaliśmy tutaj. Zostawiła mnie tam przy bramie, wszedłem tutaj z psem i właśnie tylko tą prostą przeszliśmy. I tu dosłownie na środku, mniej więcej gdzieś w tym miejscu, gdzie teraz stoję, rosły takie ogromne borowiki. Słuchajcie, postaram się wygrzebać gdzieś zdjęcie. Jedno czy dwa, te sprzed 4 lat. I wam wstawić, bo to było rok przed tym, zanim zacząłem robić filmy. Ale mniej więcej to wyglądało tak jak ostatnio, gdzie szliśmy i te grzyby... O! Hej! Mniej więcej tak to wyglądało. O ja... Mniej więcej tak to wyglądało. Tylko one rosły tu gdzieś bardziej na środku. Wiecie co? Jest dobrze. Weź mnie ktoś uszczypnij. Weź mnie ktoś, proszę, uszczypnij. Powiedzcie, że to nie jest sen. Co tu wyrosło? Co to się dzieje? Co to za Czarnobyl dosłownie? Ej! Wiecie co? To jest dużo. To jest naprawdę dużo. To są dwa piękne grzyby. Ale to... Co to jest do jasnej ciasnej? O ja... Przecież ja tu 2 dni temu byłem. To ja je musiałem ominąć, one już musiały rosnąć. Na pewno nie były takie... duże, ale... Kurde, czekajcie, bo aż mi się słabo zrobiło. Ja pierdzielę, ja to mam zerwać? Dobra, słuchajcie, troszkę ochłonąłem. Troszkę zdjęć porobiłem. Zapraszam na Facebooka, jeśli chcecie zobaczyć jakieś fotki z dzisiejszego wypadu i z innych moich grzybowych eskapad. Jedyny plan, jaki mi przychodzi do głowy, to wyzbierać wszystko to, co tutaj na tych paru metrach się kryje, bo w tych liściach naprawdę jest dużo grzybów, których na pierwszy rzut oka nie widać. No zobaczcie. I tak co kawałek. Tak więc chyba trochę pozbieramy tutaj. Zaniosę to wszystko do auta, bo w zasadzie parking jest tam... Aż mi się język plącze. No niedaleko jest do samochodu w każdym bądź razie. Zaniosę to chyba wszystko opróżnię i wezmę kolejny koszyk i pójdziemy jeszcze raz w ten las, bo tam dalej jeszcze jest kawał do przejścia. Dobra, bierzmy się za te grzyby. Chyba te największe tylko wam pokażę. Do tamtego będę potrzebować 2 rąk. Do tego nie, bo one nie są złączone. A były złączone, ale tylko tak bardzo delikatnie. Jest ok. Ten na suszenie. Ten na wszystko, co się da. Teraz tak. Nie wiem. Wezmę jeszcze parę tych
z tej drobnicy. No takie niech rosną. No mówię, tutaj nikt tym grzybom nic nie zrobi. Za 2-3 dni przyjdziemy i o, tego zostawię, tego wezmę. O, jak przetrwają, to przetrwają. Jak nie przetrwają, no to trudno. Ja i tak mam dość grzybów. Ten bardzo fikuśnie rośnie. Też go wezmę. Oj, nie, hypomyces już widzę, że jest miękki. Dobra. Pokażę wam jeszcze tutaj te najpiękniejsze. Ten to też jest kawał grzyba. Jeszcze bielutki, jeszcze piękny. Jeszcze jak się go dzisiaj obrobi, to będzie bielutki. Już tutaj od środka trochę widać, że żółknieje. Gdyby taki grzyb do rana poleżał, to ten hymenofor już się zrobi żółty. I będzie tak wyglądał, o jak ten. Puh. Wiecie co, ja dalej nie wierzę, co to jest. Dalej po prostu nie wierzę. No zobaczcie, to jest moja dłoń. A to jest dopiero pół grzyba. W zasadzie. Wow. Niesamowite to jest. On jest robaczywy na bank. Tu już pleśnieje. Zaraz oderwę tego małego, tylko porobię sobie jeszcze zdjęcia i wezmę tylko tego mniejszego, a tego tutaj zostawię, już niech jeszcze wysypie tą końcówkę, resztkę swoich zarodników. No, wiecie co, rozdzielam je. Nic podejrzewam z tego grzyba już nie będzie. Jak chcecie, to mogę go przeciąć, zobaczymy, czy jest zdrowy. A tego sobie wezmę. Kurde, no zdrowy, zobaczcie. Przynajmniej ten kawałek. Troszkę jest robaczywy. Tutaj widać. Nie, no nie ma co go wykrawać, wiecie co? Niech on sobie tutaj sypie jeszcze zarodniki. Może za rok będzie dzięki temu więcej grzybków. A ja sobie idę pozbierać trochę takich małych, pięknych, jak tutaj widzicie. Troszkę zostawię, troszkę pozbieram. I idziemy zobaczyć, co dalej tam na nas czeka. Dobra, zbliżamy się do tego miejsca, gdzie wtedy rosły te grzybki. Nie wiem, co tutaj na nas czeka. Stwierdziłem, że zobaczę razem z wami. Z daleka już widzę te koźlarze, takie wielkie, które zostawiłem. Ale czy coś więcej tu jeszcze rośnie? To szczerze nie mam pojęcia. Zaraz się przekonamy. Wtedy już tutaj były jakieś pierwsze owocniki. Jest maluszek. Tu jest ten hypomyces, który zostawiłem. Zobaczcie, jaki już się zrobił. On za chwilę będzie cały taki już, taka biała gąbka się z niego zrobi. Tak właśnie ten grzyb pasożytniczy rozkłada borowiki. O, tutaj zobaczcie. To już jest typowo zjedzony prawdziwek przez hypomyces chryzospermus. Nie wiem, czy on jest... Nie no, ten jest chyba normalny. Tylko taki jasny po prostu. Zaraz szukamy dalej, bo tu widzicie, Piotrek chodzi i omija te grzyby. I tu zaraz na środku. Ten jest jeszcze spoko. Dobra, 2 metry odszedłem. Widzicie, tamte grzyby leżą, tam stoi koszyk. I mam tu coś ładnego. Przynajmniej bez żadnych nalotów na kapeluszu. Piękny borowiczek. A tutaj patrzcie, jakie mutanty. Jaki on ma dziwny ten trzon. Taki popękany cały. Bardzo dziwne. Nie, nie. To już też się nie nadaje do niczego, moi drodzy, mi się wydaje. Jak również ten tutaj. Jak ma taki malutki kapelusz, a taki ogromny, zdeformowany trzon, miękki w dodatku, to właśnie też już jest hypomyces. Natomiast tutaj zaraz obok
rośnie jakiś jeden normalny. A to nie wiem co to jest. Też miękkie. No niestety. Tym się musimy zadowolić. O! Może nie tylko tym. Wiecie co, nie zostawiam tych grzybów tak, bo jak one potem mają pleśnieć i tak dalej, to lepiej je zbierać. No są co kawałek takie bąbelki piękne, zobaczcie. Śliczne grzybki. Tutaj takie bidulki już. Kurek niestety nie widać. Liczyłem jeszcze na jakieś pieprzniki. A tu nie ma śladu. Dobra, słuchajcie, lecę dalej, bo chciałem jeszcze w te krzaczory jechać. Tu jeszcze, myślę, zaraz po drodze coś pozbieramy. Już tam dalej chyba widzę grzyby, zaraz do nich dojdziemy. Dzisiaj będzie wyjątkowo długi film. Ostatnio z takiego dłuższego wypadu zrobiłem dwa krótsze odcinki. Dzisiaj wrzucę jeden długi z całego takiego całodniowej eskapady. I mam odnośnie tego do was pytanie. Powiedzcie mi, co lepsze? Czy lepszy film taki, czy na przykład dwa filmy 20-minutowe, czy jeden 40-minutowy, taki bardzo długi, czy to nie jest zbyt nudne? Już potem patrzenie się przez tyle na te grzyby. Dajcie znać w komentarzach, bo ja jestem ciekawy. Idę tak jeszcze tu przy okazji, patrzę co. Czy coś tu nie rośnie? A nie, to nie grzyby, tylko to są moje obierki z ostatniego razu. No to tu jest piękne, zobaczcie. No więc kontynuując. Dajcie znać w komentarzach, co lepsze. Czy dwa krótsze filmy, czy jeden długi. A ja się postaram wtedy dostosować, no bo nie wiem, moim zdaniem to takie optimum to jest te 15 do 25 minut. Dłuższy film wydaje mi się już troszkę nudny, no nie wiem. Co wy o tym sądzicie? Są tu piękne grzyby, słuchajcie. Tylko one są tak pochowane pod tymi liśćmi. Dosłownie jak kurki, zobaczcie. No tutaj macie prawdziwka. Już wam ułatwię. Tak więc łatwo ominąć. Ale to co ominiemy, to za dwa dni zgarniemy, jak spod liści wyjdzie, więc spokojnie. Chyba widzę jeszcze jednego maluszka z daleka. Takiego podobnych rozmiarów, no. No dobra, bądź se tutaj, kuleczko mała. I tu kolejna kuleczka mała. A tu jakaś taka orka to jest chyba stara, nie? Do orania pola. To tu stoi, odkąd tu przychodzę. Takie żelastwo. Dobra, już patrzymy co dalej. Czyszczę te grzybki, które tutaj mam. Te dwa bąbelki. I lecimy dalej. Kolejne piękne borowiczki, zobaczcie. Tu jest jeden. A tu widzę dwa kolejne. Nie wiem co jeszcze. O, zrośnięte. Pięknie. Nie wiem co jeszcze, nie wiem czy to wszystko. Chyba tutaj wszystko, ale to dosłownie co parę metrów się zatrzymuje, tak więc spodziewajcie się więcej zaraz. Kolejny przystanek. Kolejne grzybki. Ten już mocno sędziwy. Ale jak zdrowy, to się go wysuszy. Pamiętacie tą rzeczkę w ostatnim odcinku? I te borowiczki, które tutaj rosły? To zobaczcie. Ten tutaj w ogóle nie urósł. Kompletnie. O, jak on tam siedzi twardo. Natomiast te podrosły i to bardzo ładnie wyglądają. A co najlepsze, tam dalej widzę kolejne. Tylko że jest jeden mały problem. Ja dzisiaj do lasu przyjechałem w adidaskach. A to dlatego, że przed samym wyjściem jeszcze wyprowadzałem Neskę na spacer. I jak wróciłem do domu, to po prostu ją wziąłem, wrzuciłem przez drzwi i wyszedłem. I zapomniałem zmienić buty. Tak więc nie wiem, jak ja tam przejdę, ale zaraz spróbuję. Damy radę. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Jak w raju normalnie. I tu jest jeszcze jeden.
Ja nie wiem, może tym korytem rzeki trzeba by iść. Tam jest tu jeszcze jeden. Ale czad. Rzeczne prawdziwki. Myślę, że te trzy trzeba zabrać. Nie będziemy ich tu zostawiać. Tamtego maluszka i tego maluszka. Możemy tak losowo zostawić na dwa dni. Zobaczymy, czy też urosną. Oj. Teraz się muszę jakoś odwrócić. I te dwa stąd też weźmiemy. Pójdą do słoiczka. Borowiki szlachetne. Odmiana wodna. Zostawię tego mniejszego. Wezmę tylko tego, który dużo ładniej wygląda. Ten ładnie podrósł. Z tego co pamiętam, on był malutki wtedy jeszcze. Takiego to bym zabrał. O, tu jeszcze jeden. Kurde, nie zauważyłem. W skale normalnie rośnie. Pomiędzy dwoma... Zobaczcie, on tutaj rośnie pomiędzy dwoma kamieniami. Ze skały wyrasta. Nie dość, że rzeczne borowiki, to jeszcze skalne. No nie wyjmę go stąd, połamie się. On jest wciśnięty pomiędzy te dwa. O, jest. Patrzcie, jaki ma spłaszczony trzon. Bo siedział pomiędzy tymi dwoma kamieniami. Super, to tyle żeśmy wyłowili z rzeki. Ostatnim razem, jak tutaj wyszedłem do góry, to zaraz był szok, bo było pełno grzybów, więc zaraz zobaczymy. Tylko najpierw się muszę wygrzebać i te grzyby zabrać stąd. Dobra, wlazłem do góry, wygrzebałem się tutaj z tej rzeki. Postawiłem tam koszyk i już idziemy buszować. A w zasadzie tutaj przy koszyku już widziałem grzybka. Tutaj jest. Możemy od niego w sumie zacząć. Już tu idziemy buszować. Mam nadzieję, że jeszcze coś wyłowimy z tych chaszczy. I zaraz jedziemy w krzeczory. O, patrzcie. Tu jest grzybek. Piękny. Co by tu jeszcze... O kurde. I następny, ojej, i trojaczki. I tam jeszcze wielki. Moi drodzy, co tu się wyprawia? Naprawdę Czarnobyl. Ej, ale zobaczcie te trojaczki. Jo. Niesamowite. I tego zobaczyłem, a potem mi się rzuciło w oczy to tutaj, zobaczcie. Tylko to już chyba nic z tego nie będzie, nawet nie będę go wykręcać. Ale poklepiemy naszego starego przyjaciela. Niech sobie tutaj dokończy swoich dni. O ja, i widzę kolejne grzyby. O kurde, wiecie co? Znowu trzeba będzie iść po drugi kosz. Jakie tam są ogromne. Czekajcie, żebym nic nie podeptał. Tu są moje trojaczki. Tu widzę jeszcze jednego. Ja pierdzielę, jakie magiczne te krzaczory, zobaczcie. Zobaczcie na to. I tam dalej dwa takie wielkie jeszcze. I trzeci. I czwarty. I piąty, szósty. I... Bóg wie co jeszcze. O kurde. Ja pierniczę. Dobra. No to jest kolejny szok. I to mega szok. Bardzo uważnie pod nogi muszę patrzeć. I słuchajcie, robię cięcie, bo tu jest pełno grzybów. Troszkę sobie muszę porobić zdjęć. Patrzcie, jakie cudo. Ja. O wow. Zaraz do was wracam. Wow. Wow. Dobra, wiecie co? Żeby nie przedłużać,
Porobiłem tylko zdjęcia tym trojaczkom tutaj z tego miejsca, a w zasadzie czworaczkom, bo tu jeszcze taki bąbelek wyrasta. Niesamowite grzyby, słuchajcie, ja jestem po raz kolejny nieziemsko szczęśliwy i jestem w mega szoku, co tu się wyprawia w tym lesie, w tym malutkim zagajniczku. Po prostu masakra, brak mi słów. Pozbieram te wszystkie ładniejsze owocniki. To wszystko na suszenie, jak tylko zdrowe oczywiście. Zaraz to poznoszę wszystko tam w stronę koszyka i będę myślał co robić. Będę musiał chyba iść po drugi kosz, zanim zacznę kontynuować, no bo tu sami zobaczcie, że w tym koszu już jest 3/4, jak nie lepiej. Butelkę można będzie wyjąć, no ale i tak. Dobra. Wow. Nie wiem co tu dalej, tu jest kolejny grzyb. O Jezus. O Jezus Maria. Czy wy to widzicie? Jak nie to wam przybliżę, tam jeszcze jest w środku taki duży. I tu dwa. I tu. I tu. I tam. Co tu się wyprawia? Tam ich może być więcej pod tymi patykami. O! Czekajcie, odkryję to miejsce dokładnie i zobaczymy jak to wygląda wtedy, bo teraz to niewiele widać. Tak to wygląda. Niesamowicie. Tu odkryłem jeszcze jednego. Tu w ogóle rośnie jeszcze jeden, tak na samej górze, na tym mchu. Pod tymi patykami nie wiem co jest, na razie nie będę ich odgarniać. Nie widzę żadnych śladów w obecności większej ilości grzybów, ale tu jest następny. Tu dosłownie 3 metry dalej, zobaczcie. I tam już się wchodzi w to, tu są te trojaczki. To jest to miejsce, które pierwsze zauważyłem. A potem zauważyłem to niesamowite. No po prostu w szoku jestem, zobaczcie. Wow. Kurde, tak szczerze to tutaj z tych 20 metrów kwadratowych mógłbym zrobić osobny film. Niesamowite. Jak tu się za nie zabrać? Nie, to już będę wybredny. A to nie będę wybredny. Te są cudowne. Ten też trochę do odkrojenia. No niestety. Dobrze jest, słuchajcie. Tu już tego zabrałem, tamtego zabrałem. Na pewno ominę. To nie mam możliwości, żebym nie ominął, bo tutaj pod tymi liśćmi tych małych owocników po prostu nie widać. Dlatego trzeba będzie za 2-3 dni znowu wrócić i zobaczyć. Chodźmy po te najpiękniejsze. Mam nadzieję, że te trojaczki uda mi się wyciągnąć w całości. Czworaczki, przepraszam. O tak, spokojnie. Już tu ładnie zakryjemy. Wow. Jeszcze takich 3 chyba nie znalazłem złączonych, 4. Rewelacja. Moi drodzy, ja jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Myślę, że wy również jesteście, bo takie grzybobrania, takie sezony, takie wysypy to się nieczęsto trafiają. Ja taki miałem ostatnio 2 lata temu, ale to było w Wicklow. A tutaj to właśnie w 2018, wtedy kiedy było tak pięknie, zanim jeszcze zacząłem prowadzić ten kanał. No masakra.
Nie wiem, za co się łapać. Widzicie, tam mam grzyby koło kurzyka, tu mam grzyby, tam mam grzyby, tam jeszcze rosną grzyby, Bóg wie ile grzybów. Wejdę tu jeszcze zaraz w głąb, troszkę popatrzę. Może tu wzdłuż tej fosy, o Jezu, nie wiem, czy tam znowu czegoś nie widać. I zaraz chyba oczyszczę to wszystko, co tu mam, bo już dużo więcej nie zmieszczę do kosza. I idę zamienić koszyk. Pozbieram, podzielę się ze znajomymi. No jasne, że grzyby, o Boże. 1, 2, 3, 4. Tam piąty. Wiecie co? Ja jestem otoczony prawdziwkami. Niesamowite to jest. Wszędzie. Ja. Co to się wyprawia? Nie ogarniam po prostu. Ja. Ej. Czekajcie, bo mi ta gałąź przeszkadza. O mój Boże. O mój Boże. Wiecie co, ja chyba zaraz zawału dostanę. Uff. Ja wiem, że od przybytku głowa nie boli, ale to jest przesada. Ja nie wiem, czy tu wszędzie są te grzyby pod tymi patykami. Niewykluczone. Może nie wszędzie, ale na pewno gdzieś tam są. Uff. Wiecie co? Bo ja nie wiem. Zrobię sobie tu zdjęcia. Te na razie zostawię, niech sobie jeszcze rosną. Dobra, zrobię im zdjęcia, jak wrócę. Idę oczyścić to, co tu mam. Idę się przejść do samochodu. Muszę trochę pomyśleć. Dobra, słuchajcie, wracam z powrotem z tym największym koszem i z nową butelką wody, bo aż mi w gardle zaschło z wrażenia. Nie wiem, trzeci raz nie będę wracał. Zapełnię ten kosz, wezmę ile mi się zmieści i pojedziemy jeszcze tam w krzaczory zobaczyć. Nawet może nie, nie wiem, nie tyle co zbierać, co chciałem tam się zobaczyć, jak to wygląda tam i nagrać podsumowanie, bo tutaj nie jestem w stanie dojechać samochodem i dlatego tak po jednym koszu sobie donoszę po prostu. Jedno jest pewne, ten film będzie niesamowicie długi. Zużyłem już jedną prawie całą baterię do GoPro, więc nie wiem, ile mam już z godzinę, podejrzewam, ujęć nagranych, jak nie lepiej. A co jest najlepsze, to ja tutaj idąc, po drodze mijałem cały czas borowiki. Widzicie, jeszcze spory kawałek jesteśmy od tego miejsca, to tam dopiero na końcu, na zakręcie prawie te moje grzybki leżą. No i zobaczcie. No ten nie jest za ładny. O, tu są grzyby. Ty tam znowu taki kolos. Przecież ja tędy 2 dni temu szedłem. Jak ja ich mogłem nie zauważyć? Patrzcie tutaj. To się w głowie nie mieści, słuchajcie. Tylko to nawet nie widziałem, jak szedłem. I kolejne trojaczki. Wow. Ja nie wiem, słuchajcie. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie mam pojęcia. To są jakieś jaja po prostu. A tu następne. O mój Boże, no tam są te, które odkryłem, już je widzę. A tu jeszcze, nawet nie wiem, co ja wam pokazywałem, a co nie. Tyle z tych grzybów. Tu następne. Tutaj. I tu następny. I tu. O mój Boże. Nie wiem, naprawdę. Nie wiem, za co się brać. A tam jeszcze leżą przecież te wyrwane wcześniej, które zostawiłem. O ja.
Oja. Wiecie co, właśnie sobie uświadomiłem, że już jest prawie 15 godzina, a ja jestem w lesie od 9. Tak więc już prawie etat zrobiłem. I chyba nie będę tego wszystkiego nagrywać, bo to by cała epopeja wyszła przecież. I chyba nawet tutaj wszystkiego nie wyzbieram, tylko zrobię, tak jak mówiłem, zapełnię ten koszyk, a w zasadzie to tym, co tutaj rośnie i tym, co tam już zerwałem, to mogę go bez problemu zapełnić i jechać do domu. I nie wiem, no i jutro miałem jechać do Wicklow, a nie wiem, czy to jest sens, bo tutaj jest takie moje małe Wicklow, na to wychodzi. Niesamowite. Widzicie, chciałem jeden odcinek dzisiaj dla was zmontować. Z niedzieli mam dwa filmy. Teraz jak to oglądacie, to one już na pewno są, bo będę to wszystko chronologicznie dodawać. Ale ja nie wiem, czy ja zdążę. No przecież muszę trochę tych grzybów przerobić. Wiadomo, że trochę rozdam. Ale no, już to się nie może zmarnować. No i na pewno tu wrócę, no. Wow. Ja już nie wiem, co mam mówić. Nie wiem, co mam robić. Wiecie co, pochodzę jeszcze trochę z tą kamerką. I zaraz się biorę za czyszczenie tych grzybów, bo trzeba jechać. No zobaczcie, tak na szybko to ja bym tutaj bez czyszczenia, to bym z tych 2 metrów zapełnił ten kosz. Niesamowite. I tu jest grzyb. Ja w ogóle chodzę po grzybach, popatrzcie. Stanąłbym na niego. O! Ała! Jeszcze kolce. Grzyb na grzybie po prostu. Ja nie wierzę. Tutaj z tego fragmentu zbiorę. Tamte, co już zebrałem, oczyszczę. I pokażę wam jeszcze tamto takie piękne miejsce, które jako pierwsze tutaj zauważyłem. Tam popatrzymy i będziemy spadać, bo ja tutaj tak bym mógł chyba do nocy chodzić. Dobra, słuchajcie, tam już stoi prawie pełny kosz. Ja tu jeszcze wezmę tą rodzinkę, bo ona jest przecudowna. Ogólnie to tak tylko co większe grzybki wyzbierałem. Resztę takie tej wielkości, tego tu wezmę, bo on jest przyrośnięty do tego większego, ale takie i mniejsze wszystkie zostawiam. No i wiecie co, tak na spokojnie wymyśliłem taki plan, że chyba zaraz zadzwonię do tego kumpla, z którym miałem jutro jechać do Wicklow. Tu są znowu 3. Jezusicku. Oj, rozdzieliły się, tylko 2 są złączone, ale to nic. No i słuchajcie, zadzwonię do niego i powiem mu, że dam mu grzyby. I tylko żeby nie jechać do tego Wicklow jutro, no bo po co jechać 100 km do Wicklow, jak ja tu mam tyle grzybów. To wolę mu dać grzybów dzisiaj i dać grzybów jutro, a do Wicklow skoczyć za parę dni, jak tutaj przestaną tak rosnąć, nie? Chyba mi wystarczy grzybów. Plus mam jeszcze tamte 1,5 kosza w samochodzie. To jest naprawdę już masakra. Ale zobaczcie, jakie one są śliczne. Jakie cudowne. Niesamowite, nie? Wiecie co, stwierdziłem, że już nie jadę na te krzaczory. Trzeba jechać do domu. Tak jak mówię, większa część dnia zleciała mi w lesie. Trzeba się trochę ogarnąć trochę grzyby. Chciałbym zmontować dzisiaj chociaż jeden film z niedzieli, bo to już będzie w tym momencie 3 film, który mam zaległy do opublikowania, a to są naprawdę długie odcinki. Chyba też odpuszczę jutro to Wicklow i przyjadę po prostu tutaj i wtedy mogę sobie stąd pojechać na krzaczory i myślę, że będzie znowu grubo. Jak ja tutaj się dokopię do tych wszystkich grzybów, które się gdzieś tam ukrywają, a w zasadzie tutaj, nie wiem czy teraz widzę, przed chwilą tu widziałem, że nawet tutaj o w tej części lasu rosną jakieś małe owocniki. Tak więc tutaj będzie co zbierać i to myślę przez najbliższe tygodnie. Jak tak zaczęło sypać. Och. Słuchajcie, naprawdę jestem zmęczony. Kończę już ten odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy stali do końca. Do zobaczenia wkrótce.